20 sierpnia zakończyły się dramatyczne poszukiwania 35-letniej Izabeli P., która 11 dni wcześniej zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Po odnalezieniu kobieta trafiła do szpitala, a następnie została przesłuchana przez policję, co rzuciło światło na wydarzenia z dnia jej zaginięcia. 9 sierpnia Izabela P podróżowała samochodem w stronę Wrocławia, aby odebrać ojca ze szpitala. O godzinie 19.37 ostatni raz kontaktowała się telefonicznie z ojcem, informując go o awarii pojazdu. Po tej rozmowie kontakt z nią urwał się. Już następnego dnia rodzina zgłosiła jej zaginięcie, co spowodowało rozpoczęcie intensywnych poszukiwań, w które zaangażowano policję, psy tropiące oraz lokalną społeczność, w tym świadków jechowy, do których należą Izabela i jej mąż. 20 sierpnia nastąpił przełom, gdy Izabela sama zgłosiła się do mieszkania znajomych, którzy niezwłocznie powiadomili policję o jej odnalezieniu. W momencie odnalezienia była wygłodzona, wycieńczona, ale, na szczęście, jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Przesłuchanie Izabeli przez policję mogło dostarczyć kluczowych informacji na temat okoliczności jej zaginięcia, jednak na ten moment szczegóły śledztwa pozostają poufne. Prokurator, który przybył na miejsce, nadzoruje dalsze czynności. Sprawa wciąż jest w toku, a opinia publiczna oczekuje na pełne wyjaśnienie tej zagadkowej sytuacji. W najbardziej tajemniczej sprawie ostatnich lat nastąpił kolejny przełom. 35-letnia Izabela P., mieszkańka Dolnego Śląska, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach, została odnaleziona i przewieziona do szpitala w Bolesławcu. Rzeczniczka Prokuratury w Wieleniej Górze apelowała o cierpliwość, gdyż śledztwo nabierało tempa. W szpitalu Stan Izabeli został określony jako dobry, a jej życie nie było zagrożone. Lekarze oraz psychiatra intensywnie czuwali nad jej stanem zdrowia, przeprowadzając serię badań. Diagnostyka potrwa kilka godzin, zanim spłyną wszystkie wyniki badań. Wtedy będziemy podejmować decyzję. Czy pacjentka będzie wymagała dalszej hospitalizacji powiedział szef szpitala serwisowi istotne.pl. Po kilku dniach ujawniono także pierwsze szczegóły dotyczące jej zniknięcia. Bliscy Izabeli zaczęli spekulować, dlaczego kobieta nie chce ich angażować w śledztwo. Jedyne, co nam dotąd powiedziała, to że na pewno nie była więziona ani w jakikolwiek sposób skrzywdzona przez inną osobę, przekazała prak. Ewa Węglarowicz-Makowska Izabela P., której zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, wzięła udział w przesłuchaniu w roli świadka. Lekarze ze szpitala w Bolesławcu zdecydowali o jej zdolności do współpracy w śledztwie. Kilka dni po odnalezieniu Izabela zeznała przed prokuraturą rejonową w Bolesławcu w ramach dochodzenia dotyczącego czynu z artykułu 189.1 KK. Prak Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, poinformowała, że zeznania Izabeli pozwoliły na wykluczenie wielu dotychczasowych spekulacji na temat okoliczności jej zniknięcia. W swoich zeznaniach Izabela Pez relacjonowała, co działo się z nią w okresie od 9 do 20 sierpnia roku 2024 roku. Potwierdziła, że w tym czasie nie była pozbawiona wolności. Nie kontaktowała się z nikim, a także nikt nie udzielał jej pomocy, przekazała rzeczniczka. Dodatkowe informacje, które ujawnił onet na podstawie swoich źródeł, wskazują, że Izabela P mogła świadomie zdecydować się na zniknięcie. Według doniesień spędziła ten czas w lesie, pijąc wodę z naturalnego zbiornika. Zainteresowanie sprawą Izabeli P nie słabnie, a wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Śledztwo nadal jest kontynuowane, a każda nowa informacja może być kluczem do pełnego wyjaśnienia tajemniczych okoliczności zniknięcia 35 latki.